My będziemy udawać, że szukamy dla was pracy, a wy musicie na każde wezwanie stawić się na ulicę Zakładową do Powiatowego Urzędu Pracy. To będzie dowód na to, żebyśmy funkcjonowali, żeby cały system nas utrzymywał. Będziemy starać się wszystko robić, żebyście byli zadowoleni. Wszystko ładnie, pięknie, proszę państwa, ale dzisiaj, 14 kwietnia 2014 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy była tak zwana giełda pracy. Dwie osoby z prywatnej agencji pracy przesłuchały w ciągu półtorej godziny 100 osób. Okazuje się, że można. Gdyby ten cały urząd był prywatny, to wyobraźmy sobie, ile osób w ciągu dnia w prywatnej takiej firmie mogłoby obsłużyć i poszukać dla pracodawców pracowników. Gdyby ten cały system w całej Polsce sprywatyzować, to byłaby to oszczędność kilkuset milionów złotych rocznie. System działa właśnie w ten sposób. Bezrobotni udają, że są gotowi do tego, żeby podjąć każdą pracę, a urzędy pracy udają, że tej pracy szukają, a tak naprawdę jest to jedna wielka fikcja. Polega to po prostu na przewracaniu papierków, sprawdzaniu nowych przepisów, na tworzeniu przepisów przez instytucje wyższe i to wszystko. Nie oszukujmy się. Te całe powiatowe urzędy pracy trzeba prywatyzować i przede wszystkim obniżyć ZUS. Nikt i nic nie pomoże temu systemowi. Ten system musi paść. Jeśli dwie osoby potrafią obsłużyć 100 osób i w ciągu półtorej godziny to wszystko zrealizować, to nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby to wszystko sprywatyzować. Niestety, to jest właśnie największy koszt. Ci wszyscy urzędnicy. I nikt nie wmówi bezrobotnym, że ten urząd jest potrzebny. Są zmuszani tylko po to, żeby mieli ubezpieczenie, to po prostu muszą się pojawić, żeby być tak zwanym alibi dla funkcjonowania tego urzędu i tego całego systemu. Taka to jest prawda. To wszystko. Dziękuję bardzo.